Żeby jarmarki wypełniły się wspomnianym wcześniej tak pięknym świątecznym rękodziełem, potrzeba było czasu na przygotowanie ich w domu, pracowni lub na organizowanych świątecznych warsztatach. Te rokrocznie wpisane są w działalność Fundacji Lelka, choć w tym roku było znacznie ciekawiej. Fundacja Lelka rozpędziła się w swym działaniu i nie sposób już zatrzymać ten przysłowiowy pociąg pełen aktywnych ludzi. Spotykają się, wspierają, realizują marzenia i wciąż wyznaczają nowe cele, by wokół było znacznie więcej radości i zadowolenia. Ja w ogóle tak jestem zaskoczona, że to cały czas rośnie i rozszerza tą swoją działalność, że nasza organizacja jakby coraz większe te projekty robi. Szczerze powiedziawszy, dużo nas to kosztuje pracy, bo my jesteśmy sami opiekunami osób z niepełnosprawnościami i logistyka tego jest no, niemałym wyzwaniem, ale mówię, bardzo dobrze, że mam elfy, które mi pomagają, inne rodziny, dzieci z niepełnosprawnościami, które naprawdę na hasło rzucają wszystko i jadą. Ja steruję z domu, bo nie mogę wyjść bardzo często, a one logistycznie jeżdżą po mieście i załatwiają różne sprawy. Ale wszystko się da, jak widać. I choć dziś priorytetem jest stworzenie nowego miejsca, właściwie siedziby, która wymaga remontu i wyposażenia, to nie przysłoniło to świątecznych spotkań z rękodziełem. Tak dla integracji, ale przecież i świątecznej radości. To było spotkanie mikołajkowe dla dzieci z naszego miasta, z naszego powiatu. Ale najważniejszą chyba historią oprócz warsztatów było tutaj to, że był u nas Mikołaj i każde dziecko otrzymało prezenty. Nie ukrywam, że jestem wzruszona, ponieważ w tym roku zgłosił się do nas darczyńca, który postanowił przekazać nam prezenty dla 67 dzieci z naszego miasta i powiatu. I to było ogromne logistyczne wyzwanie. Ponieważ baza była w moim domu, jeszcze nasz lokal nie jest skończony, więc proszę sobie wyobrazić, co się działo. Po prostu fruwało wszystko, prezenty, papiery, ludzie przychodzili, żeby pakować, pomagać, wynosić, organizować. Miałam cały sztab wspaniałych pomocników elfów Mikołaja. Na szczęście się wszystko udało i każde dziecko otrzymało prezent, tego się najbardziej obawiałam, żebym kogoś tam nie pominęła. Bo jak zostało to powiedziane, obdarowanych dzieci w tym roku było znacznie więcej, choć pierwotnie fundacja nie zakładała aż tak hojnego gestu darczyńcy. Widać, dobro zawsze znajdzie swe ujście, jeśli samemu dobrem się dzieli. Zaczęło się od tego, że darczyńca chciał zrobić prezenty dla 10 dzieci, a później ta liczba rosła i rosła i rosła. I w pewnym momencie urosła już do takich rozmiarów, że poprosiłam nauczycielki z ośrodka szkolno-wychowawczego o pomoc i robiliśmy prezenty tak, żeby nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami otrzymały prezenty, ale również ich rodzeństwo. Tym samym niespodziewana wizyta świętego Mikołaja trwała dłużej, była radością najmłodszych, ale też wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie, bo prezenty to był punkt kulminacyjny. Poprzedziły go warsztaty zdobienia kartek świątecznych. Kartki to był taki pomysł połączenia rozdania prezentów razem z warsztatem, który robiliśmy w ramach naszego projektu, który prowadziliśmy w tym roku, korepetycji indywidualnych dla dzieci z naszego powiatu. I zrobiliśmy też taki właśnie warsztat robienia kartek, które będziemy wręczać darczyńcom naszym, bądź dzieci zabrały dla swoich bliskich albo dały Mikołajowi, który też de facto rozdał im prezenty. Z tego spotkania cieszyły się dzieci, ale i cieszyli dorośli, bo trudno przejść obojętnie wobec roześmianych twarzy najmłodszych. Założenie wydarzenia udało się spełnić i to kolejne pozytywne działanie na długiej liście dobroci Fundacji Lelka, która nie zwalnia, poszerza swe kręgi i możliwości.